Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału Historyczna Rozmowa. Po raz pierwszy na kanale pisarz, ale za to jaki pisarz? A o kim mowa? Krzysztof Kotowski. Witam ciebie serdecznie, Krzysztofie. Cały czas się nim zastanawiam, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, cały czas się zastanawiam, jak to jest, Krzysztofie. Byłeś na szczycie, twoje książki sprzedawały się na pniu, jak świeże bułeczki, w piekarni, w supermarkecie, hipermarkecie i nagle jedziesz do tych przysłowiowych Bieszczad, wyjeżdżasz, tylko akurat Bieszczady to Wielka Brytania i ciebie nie ma. Krzysztofie, jak? How? Powiedz mi to, bo ja czegoś takiego nie zrobię. Jak ja byłbym na szczycie, to starałbym się na tym szczycie być bardzo długo. A ty? Na razie. Hej. Wiesz, to troszkę zmuszasz mnie do przynudzania, ale poprzynudzam, jeśli pozwolisz trochę. To znaczy, bo to tak jest. Także, wiesz, depresja jest chorobą, jakby to powiedzieć, już społeczną w tej chwili. W którymś tam momencie, nie wiem, podsumowujesz sobie co, jak i gdzie. Czy wszystko jest poukładane tak, jak trzeba. Ja tak przy okazji, nie chcę w to wchodzić jakoś głęboko, ale spotkało mnie kilka śmierci bardzo bliskich osób, zostałem mówiąc krótko sam i postanowiłem, że muszę jakby uciec i jakby zresetować to wszystko. Tak na ucho ci powiem, że bardzo średnio podobały mi się układy na rynku polskim w sensie książkowym wtedy, 10 lat temu. One były. To może powiem tak alternatywnie, bo właśnie to przynudzanie trochę tak, ale to nie ja jeden, poruszamy się w tym środowisku, znamy się między sobą, w sensie jakby pisarze. I jest tak, że w Skandynawii, w Niemczech, nawet w Wielkiej Brytanii jest tak, że jeżeli jest książka, która naprawdę przez światło osoby uważana jest za w miarę dobra, jakaś taka, nie wiem, coś wnosząca, to nią się po prostu opiekują odpowiedni ludzie. Jest tych książek mniej, nie ma takiego przepełnienia jak na polskim rynku. I po prostu jakby coś z tego wynika. I to dlatego na przykład być może w Skandynawii, nie wiem czy wiecie, ale czytelnictwo jest tam, nie wiem, 80%, a u nas tam, nie wiem, poniżej 40% albo jeszcze mniej. Nie, może ty lepiej wiesz. Ile tak. Jak to jest, że podjąłeś bardzo ciekawy wątek. Jak to jest, że wszyscy dzisiaj książki wydają? Biedne drzewa. Wszyscy dzisiaj książki wydają. Szczerze, nawet jak ja słyszałem od moich ty, Bartek, napisz książkę. Mówię. Tym, żeby wydawali ci, którzy, wiesz, mało coś do powiedzenia. Jesteś za tym, czy... Ja jestem zdecydowanie za tym, dlatego jeszcze książki nie napisałem. Tak sobie pomyślałem, że przez pewien czas, kiedy byłem taki smutny za bardzo, wiesz, to pomyślałem, chyba nie mam nic do powiedzenia, prawda? To znaczy, mało tego, wycofałem wszystkie w ogóle książki moje z rynku, bo skończyło się, to jest zawsze tak, że podpisuję się na 7 lat z wydawnictwem i można po 7 latach powiedzieć, że ja już dziękuję, już nie wystawiajcie mojej książki, tak zrobiłem. I ty masz prawo autorskie do wszystkich? Do wszystkich, tak, książki. No z wyjątkiem tam dwóch, trzech, ale to takich nie tak. Książek? 11 książek takich fabularnych, a reszta to taka, że na przykład jest taka książka Cel za horyzontem, to przyszedł do mnie pan z Gromu, to taka jednostka gromowa i silny zawodnik, od razu mówię, czyli Krzysztof naprawdę ma zajebiście silną psychikę, był psychoterapeutą przecież. Nie mam pojęcia o wojsku, nie miałem pojęcia wtedy o wojsku, nie za bardzo jakby też lubiłem sposobu myślenia właśnie z tych jakby kręgów się wywodzącego, no i tak, ale to był bardzo strasznie fajny facet, ten gość z Gromu, on mi opowiedział o tym, jak strzelał do różnych ludzi na różnych frontach i ja to po prostu zapisałem. Tak sobie pomyśleli w wydawnictwie, które wydało tę książkę, że ja podobno dość sprawnie tak jakby piszę, a on ładnie opowiada. No i te książki rzeczywiście też były takimi dość bestsellerami, ale to nie są moje książki. Więc o tym nie chcę. Nie. Jest to podpisane te książki Krzysztof Kotowski i pułkownik chyba Sojka, on tak się oczywiście nie nazywa, bo on się boi, że tam go dorwą tacy jacyś wrogowie, prawda, bo to snajper w ogóle był. Ale przemiły, fajny człowiek i naprawdę tutaj same superlatywy, chociaż tak sobie myślałem, że taka, wiesz, rozmowa z wojskowym nie zawsze jest jakby, to powiedzieć, lekka, przyjemna i biegająca po takich horyzontach, które byśmy sobie tutaj jakby miło życzyli. No, ale nieważne. Nie śmieję się z tego. Nie, broń Boże. Było naprawdę ciekawie. Co prawda, kiedy już drugi tom nas zmuszono, żeby pisać, to już się trochę nudziłem, ale ale do czego dążę? Znaczy, tak sobie pomyślałem teraz po tej przerwie, że naprawdę jest sporo rzeczy do powiedzenia. Przemyślałem kilka spraw i tak sobie pomyślałem, może nieskromnie, że mam dużo rzeczy do powiedzenia. Generalnie ja robię w rozrywce, czyli chciałbym, żeby ludzie się dobrze bawili, prawda? Ale tak trochę w drugim planie sprzedaję pewne rzeczy, które moim zdaniem chciałbym powiedzieć. A jak to jest? Książki takie
tak jak mówiliśmy tutaj, zanim weszliśmy na antenę, że no, książka, gdzie tak, wiesz, biegają, strzelają, albo tam zabili na pierwszej stronie, a na ostatniej wiemy kto, trochę dla mnie już nie ma sensu, wiesz, no są nudne, nie wiem, to już napisano dziesiątki razy, Agatha Christie to świetnie robiła, po co jakby to powtarzać. Jeśli istnieje jakaś tam refleksja psychologiczna, nie wiem, filozoficzna, historyczna i tak dalej, i to taka naprawdę nieupierdliwa, fajna, taka, że człowiekowi się to jako, że czyta się i jest flow, nieprzewidywalna. A wiesz, jeżeli ci się bardzo nie podoba, nie lubisz psychologii, nie lubisz filozofii, nie lubisz historii, to się często ostatnio zdarza, nie wiem, jak to możliwe, no ja uwielbiam historię jakąkolwiek, to masz te akcje, prawda? To możesz w tym być. To ten kapłan być może, którego tutaj tu trzymamy w naszych kończynach, właśnie, o fajnie, no bardzo serdecznie zapraszam, właśnie się pojawiła w sklepach chyba wszystkich. I to masz, a jeżeli jesteś ciekaw czegoś tam więcej, no to tam trochę więcej różnych rzeczy będzie między linijkami, ale naprawdę nie tak napisane, żeby człowiek mówi, aha, teraz przerwa, bo pan autor chciał powiedzieć, jaki jest mądry. Nie, to tak naprawdę już to sprawdziłem. Znaczy, mądrzy ludzie mi powiedzieli, nie, jest okej. Okay. To znaczy, to może być, jednych to może nudzić, drugich może to, wiesz, tam jakoś, nie wiem, weselić, ale to chyba nie będzie przeszkoda. Mocną stroną twoich publikacji, bo ja się skupię na kapłanie, bo reedycja jest teraz kapłana i właśnie to, a proszę bardzo, i to, tę książkę przeczytałem przed naszą rozmową. Można nie lubić historii, można być nawet niewierzącym człowiekiem, można nawet wątpić, szukać, ale przede wszystkim jest akcja w tej książce i to jest istotne. Wiadomo, że może mogą mnie albo innych zanudzić wątki prolog, ale potem jak już czytasz, to już wiem, po co ten prolog był. Na początku mówię, kurde, już całe życie mnie to starożytnością męczą i w podstawówce zaczynają i jeszcze, ja się jeszcze na gimnazjum załapałem i szkoła średnia i ten jeszcze mnie pisarz zanudza mnie starożytnością, potem wchodzi w średniowiecze, ale potem jak wszedłem w akcję, mówię, okej, okay, mea culpa, mea maxima culpa, w sumie jak tytuł książki kapa, no to ta fraza, którą przed chwilą wypowiedziałem, jest odpowiednia i to zrozumiałem. O to tobie chodzi, to jest twój cel Krzysztofa Kotowskiego na rynku wydawniczym. Akcja, przede wszystkim akcja, żeby się to działo, ale w tle mamy metafizykę, mamy filozofię, mamy historię, mamy psychologię, a nawet i socjologię. Synkretyzm kulturowy. Tyle, że tak. Dlatego, że wiesz co, nie za bardzo mi obchodzi, w jakim ja piszę gatunku. Nie, niczego nie planuję. Jeżeli mam coś do powiedzenia, to po prostu piszę. To tak się mówi, że te książki są na pograniczu gatunków. Tak, no przyznałeś mi się, że przeglądałeś tę książkę, więc... Nie przeglądałem, czytałem. Ja większość dziennikarzy przegląda, bo mi by było, szczerze, mnie by było głupio, stary, poświęcasz swój czas, a ja bym po prostu, wiesz, przejrzał, ty, no... Przejrzałem, nie? Super książka! A ten kapłan, to może pop to był jakiś, albo pastor. No, więc tutaj, wiesz, może inni dziennikarze przeglądają, ja ją przeczytałem. Słuchajcie, wiem, że dzisiaj mam attention span coraz krótszy, ale słuchajcie, to jest niecałe 500 stron i teraz muszę tą trylogię nadrobić, pozostałe dwie części. Wracając, mówią ci, że po prostu że łączysz gatunki. Zgadza się. Po graniczu. Był kiedyś taki facet, który napisał taką książkę, właściwie to nie tyle książka, ale to był taki esej o gatunkach zmąconych, tak to się nazywało. Bardzo to było ciekawe. Efren Reis się chyba nazywał, ile pamiętam. Nie dam głowy za to. Mam strasznie kiepską głowę do nazwisk, ale dość dobrze to przeczytałem, to było bardzo fajne. Polecam, gdyby ktoś miał ochotę. Natomiast chodzi o to, że chyba dzisiaj w nowoczesnym pisaniu nie powinno, znaczy podział na gatunki już jest bardzo, bardzo sztuczny i prędzej czy później to będzie tak chyba. Ja nie proponuję, żeby wszyscy nagle zaczęli pisać, wiesz, no niegatunkowo, ale to jest moja propozycja i wydaje mi się, że tak po prostu jakby to... Ale właśnie, drogi Krzysztof, jak obserwujesz bazę twoich czytelników, twoich fanów, to jaka to jest grupa docelowa? To są twoi rówieśnicy, czyli 30-letni, młodzi, jurni? Nie wiecie, ile mam lat, nie? No jest tak, że tak, no. Jest... Tak. Zostawiam. O, dobra, odrzucam kubek, gdyż nie jest mój, a nie ma w niej kawy. Okay. I jakby kontynuuję. Nie wiem, wiesz co? Wydaje mi się tak. Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Teraz już tak na poważnie mówiąc. Nie wiem, oczywiście, nie mam targetu, nie jestem marketingowcem, ale to naprawdę tak jest, że nie wiem, kiedyś napisała do mnie taka pani i powiedziała, że Jezu, mój synek w ogóle nie chce pisać, czytać książek, w ogóle nigdy żadnej nie przeczytał, a przeczytał pana to jako pierwszą książkę i w ogóle nagle się tam, wiesz, to było dla mnie największa frajda. Tak ego mi urosło, tak mi ego urosło, że wiesz, on przeczytał moją książkę i powiedział, o, fajne, to rzeczywiście, to czytanie książek jest w porządku, więc może
może wiesz, taka jakaś nagle się tak urodziła we mnie, wiesz, misja, ale nie, chodziło o to, że wiesz, ja robię w rozrywce, ja chcę ludziom dawać rozrywkę, nie kandyduję do Nagrody Nobla, nie wypinam, wiesz, piersi do medali, ja po prostu chcę, aby ludzie się świetnie przy tym bawili, a jeśli, no przy okazji się dowiedzą kilku różnych rzeczy, niekoniecznie tego, co tak bardzo, bardzo jakby autor chciałby się tak jakby bardzo powymądrzać, no to tylko takiej wiedzy fajnej, no. Krzysztofie, powiedziałeś, że robisz w rozrywce, że robisz w rozrywce. Czy ciebie kusi właśnie być takim entertainerem 2022, czyli influencer? Krzysztof robi daily vlogi na Instagramie i jest entertainerem, bo sformułowanie dzisiaj robię w rozrywce, to właśnie komuś się może skojarzyć, aha, czyli nasz pisarz jest też pewnie influencerem. Jak u ciebie to wygląda, Krzysztofie? No, dam plamę, ale powiem ci tak. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. To znaczy, ja się nie znam na tym. Zroszczę ci. Stary, umówmy się na jakiś lunch czy coś. Jezu, ty mnie wyedukujesz tutaj. Instagrama, bo nie wiem, co z tym zrobić. Założono mi ten, no, Facebooka, tak? No i tam raz na miesiąc mówię, dzień dobry, no chciałbym bardzo wszystkich pozdrowić, no bo wiesz, wykonuję publiczny zawód. Ale ja chciałbym, wiecie, no pisać dla was książki, dawać wam rozrywkę, żebyście trochę oderwali się czasem, wiecie, od tego nie zawsze wesołego świata. Teraz, no, takie chłopaki nami rządzą, jakie rządzą, prawda? Nie zawsze to jest jakby wesołe dla wszystkich, prawda? No, a ucieczka w inny świat jest jakby, okej, nie wchodzę w politykę, wchodzę tylko jakby w taki, no, w coś, co nas spadło i no, poprzez COVID i wszystko. O prozie życia, która jest niewesoła, no tak. Do. Że ludzie czasami, wiesz, nawet niektóre się nie zdarzają sytuacje, ale są podyktowane, chcieliby, żeby te sytuacje się wydarzyły, bo byłyby podyktowane nagłówkami, że ludzie dążą do jakiejś wojny, bo się kliknie, bo będzie tytuł, a różnego rodzaju spekulacje, ale nie, stary, wracamy do twojej twórczości, bo zanim pisasz, to ty byłeś dziennikarzem i to mnie ciekawi. Radio, telewizja, prasa, rozrywka, publicystyka, sport. Nie, no ja sobie studiowałem, później na trzecim roku nagle, i grałem w zespole, wiesz, rockowym, bo ja bardzo lubię rocka mocnego, takie pianinko, to znaczy na instrumenty klawiszowe i pianino. Ja zawsze szukałem, powiem ci, jak grałem w zespołach rockowych, to zawsze był deficyt na klawiszowców, żeby to tło robić. Tak, czyli co, ty jesteś organy Hammonda, ten klimat, czy nie? Czy... Organy Hammonda to już pewnie nikt nie używa, oprócz tam Deep Purple, czy jakichś tam, no, chłopaków takich znacznie starszych od nas. Ale tak, no ja na pianinie grałem, takim zwyczajnym pianinie. Muzyczny samouk? No byłem, tak, skończyłem 9 klas, a później pomyślałem, że będę robił co innego. Ale to wiesz, tak jak z tego, tak, no nie wiem, Grzegorz Ciechowski, znakomity, jeden z najwspanialszych jakby kreatorów muzyki. Tak strasznie szkoda, że nie ma go z nami. No to był też pianista i na tym pianinie stworzył w ogóle coś, czego muzyka polska rockowa w ogóle ani nie wpadła nigdy wcześniej, ani niestety później. No ale w ogóle to tak trochę odchodzimy na bok, tylko mówię, że no tak, no i takim byłem w takim zespole rockowym. Ja lubię ciężkiego rocka, lubię muzykę metalową, a jednocześnie słowiańskie koncerty fortepianowe, czyli klasyczną lubię. No, ale w książce też są wątki metalowe. Metalowe, pan tutaj, jest. Tak, jest. Główny bohater, o dziwo, zna Skandynawia, o dziwo zna tam zespoły rockowe, metalowe, punkowe. Jedna z bohaterek się dziwi, ale jak to, jesteś kapłanem, a ty tutaj, co szkodzi? Kapłan wiedzy, to przy okazji to były ksiądz, ale tak naprawdę to kapłan to nie chodzi o to, jakby, że to jest ksiądz, to jest kapłan wiedzy tak zwane, bo ta książka, tak jak powiedziałem, jest na pograniczu gatunków. No. Wiedzą, na początku, wiesz, bohaterowie myślą, że to jest jednak taki kapłan, klasyczny kapłan. Potem się dowiadujemy, że jednak nie do końca. Wracając do dziennikarstwa. No i zaproszono mnie bardzo przypadkowo na wywiad, bo na jakimś festiwalu grzaliśmy w te gitary i pianino też. No i ja zacząłem się tam gadać w tym radiu. Powiedział, a wiesz, taki fajny głos masz, to jakby może taki, wiesz, to może przyjdziesz wieczorem, no i coś tam powiesz do samotnych pań, które, no niestety nie mogą spać, bo tak się złożyło, że no ich mężowie są nie wiadomo gdzie, a ty będziesz ich jakby, no i tak dalej, prawda? No i tak wylądowałem w radiu, uwaga, nomen nomen Solidarność, tak, to jest, bo tam był ten wywiad, no i tam zacząłem pracować parę lat. To były wspaniałe, cudowne lata. Wtedy szefowo tam była Dorota Wellman.
Wspomniała przyjaciółka swego czasu później, no to i radio i wszystko się tak troszeczkę porozchrzaniało. No i potem zaproponowali mi, żebym w telewizji jakby zaczął to samo robić, czyli zapowiadać piosenki. Wtedy w ogóle nikt tam nie myślał o żadnych, bo to były 90. lata, o żadnych tak prawach autorskich. Kto to by tam myślał? Zapowiadałem dysko, więc byłem takim młodym kolesiem, który wyskakiwał, wiecie, teraz zaśpiewa z tych. Archiwalne materiały. Nie, może zespół, znaczy ten program nazywał się Rytmix i on był produkowany przez Holendrów, Słowaków, Czechów i Polaków. To był taki w czterech krajach. W pierwszym programie telewizji polskiej o 17, że tak powiem z przeproszeniem, jeśli chodzi o dzisiejszą telewizję polską. Można powiedzieć, czekaj, bo wtedy Teleexpress to której to był? To była inna telewizja polska, naprawdę zupełnie inna. No ale to który rok był, powiedz mi proszę, Krzysztofie? 92. To ja nie powiem ci, ile miałem lat w 1992. A który miesiąc? To było lato? Jesień? Wiosna? No, to był 92, 3, rok 4. Tak. To ja nie będę mówił. I taka kobieta, która nazywa się Haszka Wasiewska, powiedziała, że a podoba jej się, jak tam, nie wiem, mówię, wyglądam, i do takiego programu Chawa czy Herbata, który zaczął się tworzyć. To ty byłeś też prowadzącym Chawa czy Herbaty? Ja nawet byłem, Haszka poprosiła i wówczas jeszcze Janusz Zaorski, który był szefem jakby w ogóle telewizji, żebyśmy stworzyli pierwszy scenariusz pierwszej telewizji śniadaniowej, żebym ja zebrał chłopaki i dziewczyny, zebrałem chłopaków i dziewczyny, stworzyliśmy ten program, mówiąc krótko. Także... Bo wiesz co, bo być może, ale ja wiesz, jakoś tak się, ja mam trochę kłopot z wystawaniem, wiesz, pod gabinetami, tak mówieniem szefom, że ich lubię, wiesz, mam z tym taka choroba. I to jest, no wiesz jak jest, no i wtedy i jak tego, i to nie to, że oni tam jakoś mnie nie lubi, ale powiedzieli, no to, ale naprawdę, kiedyś usłyszałem, przysięgam ci, usłyszałem takie zdanie od szefa rozrywki, mi tak, ale bo pan tak tutaj rzadko przychodzi, tak nie ma pana pod gabinetem, pan nic nie mówi, jak ja sobie radzę i w ogóle tego, no więc mówię tak, prosto czytam ze słów faceta, że no stary, no mam przychodzić i wchodzić ci, że tak powiem, w pupę, no to jakby, wiesz, nie zupełnie... Nie mam zielonego pojęcia, jak to robić, wiesz, no i zupełnie nie mam tego w DNA, no. Ja ci sprzedam anegdotę, którą powiedział mi reżyser, który współpracuje z różnymi telewizjami, powiedział: Bartek, żebyś ty był blondynką o dużych niebieskich oczach. A ja, okej, no i dobra, i przechodzimy do kolejnego wątku. Tak, ale media, czyli można powiedzieć, że z niejednego pieca chleb jadł nasz gość. 20 lat byłem w tej telewizji, aż w końcu miałem to powyżej warkoczyków i też później mi powiedzieli tak, i chciałem zacząć pisać książki i to mnie najbardziej, i nagle jak zacząłem, no to pomyślałem, nie, to chcę robić, jeżeli to mi się nie uda, no to bardzo, bardzo będzie źle ze mną psychicznie, jeżeli to się nie, na szczęście się udało, książki się bardzo wtedy sprzedawały i ludzie jakby to jakby lubili. Teraz to ich nie ma na rynku, dlatego że wszystkie, no tak jak powiedziałem, kiedyś tam w którymś momencie zostały wycofane. Ja wycofałem je prawami autorskimi i zupełnie od początku z producentem nowym, zupełnie innym typem jakby wydawania książki. No parę dni temu zaczęliśmy właśnie Kapłan i wszystkie po kolei, one będą co 2 miesiące wydawane oraz nowa książka, która teraz powstała. O tym będziemy rozmawiali w drugiej części naszej rozmowy, ale słuchaj, czytając Kapłana, bo to jest reedycja, pokażemy jeszcze raz okładkę, dostępna we wszystkich sklepach z książkami, kupujcie, naprawdę warto. Inaczej wygląda, tak? Ale pokażemy jeszcze raz. Czekam na film. Ja czytając tę książkę, to powiedziałem na początku, widziałem obrazy, widziałem tę akcję, czułem tych bohaterów, czułem, jakbym był uczestnikiem tych podróży, poszukiwań. A może ekranizacja? Wiem, że współpracuję z Grzegorzem, który współpracuje z pewnym popularnym reżyserem. Mam tu na myśli Patryka Wega, jakby ktoś nie wiedział. A jakby Wega z ekranu... O! Czy jednak nie? Czy macie już inne pomysły? Tak, mój producent jest producentem między innymi Patryka Wegi, ale nie tylko, on zrobił dużo różnych innych filmów i też właśnie, jak widać, wydaje książki. To jest taki nowy pomysł w ogóle generalnie, na, że nie wydawnictwo, które jakoś tam ma, no tak jak powiedziałem, ja mam dość krytyczny stosunek na temat polityki tych większości polskich wydawnictw, nie wszystkich, ale jednak znacznej większości. Natomiast to, co robi Grzegorz Esz, dokładnie tak się nazywa, to nie jest to, że on jest notowany, tylko SZS, takie ma nazwisko, Esz. Bo ja na początku myślałem, że to jest pseudonim, ale takie nazwisko... Czyli musi być dobra współpraca w takim razie, bo ty jako pisarz, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem wchodzisz na
wchodzisz do zupełnie nowego pomieszczenia, zarządzanego przez osoby, które może nie są kojarzone i mocno nie identyfikują się z rynkiem wydawniczym, ale myślę, że to może być pomocne. Wracając do głównego pytania. Ekranizacja jest w planach, czy to jest takie na razie mój pomysł rzucony ad hoc? I w zdecydowanych planach, ale raczej tak, no jakby to powiedzieć, raczej Netflix, raczej takie streamingowe, jakby słowo i zagraniczne. To znaczy, jeśli chodzi o tę książkę akurat, bo jeśli chodzi o inne książki, to nie wiem, Krew na placu lalek, czy inne, które no, kiedyś dawni przeciwnicy znam, to być może rynek polski, natomiast to jest taki rynek jakby międzynarodowy. Więc tutaj ta ekranizacja będzie raczej z tego, co słyszałem, międzynarodowa. Ja osobiście nie znam Patryka Wegi, nigdy go nie spotkałem, mimo że niby w tej samej komandzie jesteśmy, a to się tak czasem zdarza. No, tak. Ale to byłoby ciekawe, znaczy wiem, że on sam pisze scenariusze, chyba z takim panem, który się nazywa Olaf Olszewski. Mówię z pamięci, jak coś to poprawcie mnie w komentarzach, ale to byłoby ciekawe. Ale zobaczyć jego parę filmów, bo nie widziałem, przyznaję szczerze. Widziałem pierwszy film Patryka Wegi, który nazywał się Pitbull i uważam, że to jest znakomite kino, a potem już nic nie widziałem, a muszę zobaczyć, jeżeli coś. Przez tyle lat. Człowieku, ja ci zazdroszczę. Nie wiesz, co to jest Instagram. Ale nie, zostałem się stary, bo ty tak jak mi mówisz, to ja czasami ci zazdroszczę, że ty byłeś chyba na jakiejś zielonej wyspie, gdzie było wiecznie 30 stopni. Odpoczywałeś chyba pod palmami. No... A ty w Anglii, no tak. Deszcz. Psychoterapeutą byłeś. Wciąż jesteś. Ale w Polsce też? Jakbym na przykład jakąś wizytówkę? Nie ma wizytówek, ale tak, mam swój gabinet w Anglii. A tu też? Tu też oddział w Polsce? Czy tylko tak? Chyba zaplanuję, to znaczy, bo ja tak powolutku będę chyba się też troszkę sprowadzał do Polski, bo tak żyję w tej Anglii, ale tam jest jednak, to jest kraj znakomity, piękny, wspaniały, ale jakoś tak samotny, znaczy tam taka straszna samotność jest znowu. Mogę teraz reklamę? Drodzy Państwo, jeżeli macie problemy natury psychicznej, a szukacie dobrego psychoterapeuty, już wkrótce Krzysztof Kotowski podbije rynek polskich psychoterapeutów, psychoterapeutek, śledźcie uważnie, naprawdę warto. Muszę wizytówkę od ciebie. Nie, to wymienimy się numerem telefonu. Tak, ale tam rzeczywiście, powiem tak po cichu i na ucho. Ja leczę Polaków tylko, jakby w Anglii i naprawdę nie mam nawet soboty i niedzieli, to znaczy nie mam wolnych dni. Tak tam jest źle, w sensie psychiki, tak myślę. Znaczy nie chcę mówić, że ja taki, wiesz, cudowny i świetny, tylko no rzeczywiście potrzebują tego, także no. Ja też jestem za tym, ja też wszędzie mówię, że moim zdaniem każdy powinien spróbować, bo uważam, że wszyscy są w jakiś sposób chorzy, a jak ktoś mówi, że jest zdrowy, to znaczy, że nie jest odpowiednio zdiagnozowany. Tak uważam. Ty wyznajesz szkołę kozetka, siedzenie naprzeciwko siebie, przejście na ty, przejście na pan, bo ja przechodziłem przez różne etapy i chciałem się dowiedzieć, jak u ciebie to wygląda. No nie kozetka już. Dzisiaj kozetki dawno nie używamy. Wiesz, najważniejsze jest teraz, no przepraszam, tak poważnie już zacznę teraz powiedzieć, bo to są poważniejsze tematy. No najważniejsze jest nawiązanie. Po pierwsze, od razu, nawiązanie kontaktu no, z pacjentem czy klientem. Dlaczego? Dlatego, że zwykle taka osoba, która przychodzi do psychoterapeuty, ma kłopot ze zrozumieniem w rodzinie. To znaczy, ona, jej rodzina nie rozumie, nie wie, dlaczego ona ma lęki, dlaczego tak dziwnie jest smutna, dlaczego wstaje rano i nie ma motywacji, żeby przeżyć cały dzień. Dlaczego w pewnym momencie staje się tak zupełnie nieobiektywnie agresywna? Dlaczego coś to wszystko się dzieje? Po prostu tego ludzie nie rozumieją. I nagle jest taki facet, siadasz sobie po prostu naprzeciwko takiego gościa, on to wszystko rozumie i to wie. Jeszcze tego. Nie. Nigdy nie oceniamy. Nie oceniamy. Nie. W ogóle spróbujcie nie oceniać czasem, po prostu przyjaźnijcie się z ludźmi, nie wiem, przytulajcie ich, czy tego, jak to, ale nie oceniajcie ich, zobaczycie, jak fajnie będzie. To znaczy, jeżeli zyskacie jakoś tam swoją wolność, dacie im wolność i nie będziecie ich oceniali. I jeżeli tak, aha, no, bo kiedyś miałem taki problem ze swoimi sąsiadami. Ja w ogóle jestem taki trochę nudny, bo ja prawie w ogóle nie piję alkoholu, w ogóle prawie nie piję alkoholu, bo tak to powinienem powiedzieć, że tak napierdzielać tego, nie, naprawdę, po prostu nie latam. No i miałem takich sąsiadów w Anglii, bardzo miłych takich ludzi, no tam sąsiad pracował tak na fabryce, tak tam mówią inaczej się nie tego, pakując jakieś tam mięcho. I zaprosili mnie, no moją ówczesną tam partnerkę, no i sobie tam jesteśmy na grylu. No wyjmuję oczywiście tam połówkę, wyjmują tam błyski, no pijemy, prawda? Ja mówię, no to fajnie, to bawcie się, ja sobie kolę popiję, wiecie, tak, no po prostu dzisiaj jakoś nie mam ochoty. Tak, ja myślę, że w ogóle rzadko mam ochotę, no ale powiedzmy tak. No nie, no co ty, wiesz, stał takie, teksty są takie, no ze mną się nie napijesz, to jest pierwszy nacisk, jakby mówimy o psychologii teraz, prawda? Drugi, ty mnie, kurczę, chyba obrażasz.
ty mnie kurczę obrażasz. Albo wiesz, albo... Z policji, albo z jakichś służb. No właśnie. Że podsłuchujesz, że przychodzi trzeźwy, wszyscy piją i ty potem wszystko rejestrujesz i wykorzystujesz. No to wiesz. Wielokrotnie słyszałem. No tak, więc mam takie trzy etapy. To znaczy, ze mną się podobno bardzo trudno pokłócić, ale umiem warknąć. To znaczy, jak ktoś już naprawdę nie rozumie, co do niego mówię, więc mówię tak. Pierwszy to jest tak. Naprawdę po prostu rób tak, jak ty chcesz. Pij ile chcesz, a ja sobie będę pił to, co jakby jest do dyspozycji. Druga, powiedziałem, jeszcze raz powiesz i zaczniesz, nie wiem, wywierać na mnie nacisk, żebym ja tu pił z tą wódę, to odwrócę się i wyjdę, prawda? Nie wiem, tego. No i to już jest takie warknięcie, prawda? A trzecie to po prostu wstaję i wychodzę. Znaczy, nikt nie jest w stanie mnie tak namówić na coś, czego ja bym nie chciał. No to są, wiesz, to w Polsce to jest wada, wiesz o tym. No, dlatego właśnie czasem się ucieka z rynku, czasem nie możesz już wytrzymać, czasem uciekasz do tej Anglii, czasem masz depresję, że musisz walczyć z tym wszystkim. No, alkoholowe trunki. Ja ostatnio odkryłem, to mi koleżanka sprezentowała, to czy poczęstowałem na jakiejś imprezie, bo bezalkoholowe prosecco, jak ktoś jest zrobiony, to mówisz, że pijesz, a rzeczywiście to jest jak oranżada. To taka rada dla ludzi, którzy mają takie problemy jak my. Ja się odmierzam trochę inaczej, to znaczy ja lubię w ogóle widzieć wyraźnie. Teraz na przykład jak cię patrzę, to lubię... Ja mam to samo. Ja mam to samo, na przykład ja byłbym pod wpływem jakiejś używki, a nigdy, to mogę przyznać wam z ręką na sercu, żadna moja rozmowa nie była pod wpływem żadnej używki, ale jakby była teoretycznie, to byśmy tej rozmowy nie zrobili. Zrobiłem ci kawę, herbatę, dobra, pogadajmy sobie, nie? Po prostu mnie by się nie chciało, ale właśnie, tobie się chce. Ja na początku zadałem ci pytanie, dlaczego nagle byłeś na szczycie i przerwa, a teraz co cię skłoniło do powrotu? Wiem, że popularność twojej książki na Storytelu, ludzie masowo jej słuchali, to myślę, że też pewnie jakaś była odpowiedź, ale dlaczego? Bo tak jak powiedziałaś na początku, że masz teraz, nazbierało ci się sporo rzeczy i masz coś do powiedzenia, czy jeszcze inny czynnik, bo chciałbym to wybić. Tak. To, że miałem rzeczy dużo do powiedzenia i bardzo mi zależało na tej książce, ona wyjdzie dopiero we wrześniu, ale wcześniej zrobimy taką rozgrzeweczkę, to jest jakby pierwsza rzecz, to by było jakby... Kapłan, trzy tony kapłana, to jest pierwszy tom, będą jeszcze jakby dwa, które są nawet tutaj. Wiem. Tu jest, o takie, też okładki, one już tam za dwa miesiące, także jak, nie wiem, kiedy będziecie to oglądali, to być może już będzie, albo nie będzie, także. Szybko, jutro albo pojutrze. Nie powiem wam, kiedy nagrywam rozmowę, ale ukaże się jutro albo pojutrze. Dobra, bo obiecałem ci, we wrześniu nowa książka, zupełnie nowa, żadna reedycja, nowa. To będzie w tym duchu, czyli łączenie gatunków, thriller, wiesz, akcja, historia, metafizyka, religia. Co to będzie, Krzysztofie, bo już się nie mogę doczekać. Zawsze ciężko mi, wszyscy tak pytają na przykład, w jakim gatunku piszesz, no ja nigdy nie mogę powiedzieć. Ale jest akcja, czy mnie to wciągnie, o, to jest dla mnie. Bardzo liczę, kilka osób czytało i naprawdę powiedzieli, że to być może to jest the best, jak na razie. Książka nazywa się Trzech gości w łódce plus wampir. Ona trochę, tak, ona trochę nawiązuje kiedyś do takiej książki z takiej angielskiej i to wyraźnie będzie powiedziane jakby w treści, nieważne, w każdym razie o trzech takich panach w łódce z psem i tak dalej, ale to jest jakby zupełnie tak, no to wszystko będzie wyjaśnione, nie chcę tego zdradzać. To jest o takim miłym wampirze, który urodził się, podobnie jak nasza jakby kochana Rzeczpospolita 11 listopada 1918 roku i brnie po prostu przez tę naszą historię, no przeżywając jakby dużo różnych rzeczy. W tle jest oczywiście jakaś tam historia, tylko nie bójcie się tego, bo tak naprawdę książka jest, i tu powiem jakby wprost, o wielkiej miłości, wielkiej zemście przede wszystkim, strasznej, krwawej zemście za ogromne krzywdy, które właśnie na przestrzeni tej historii robili źli ludzie, którzy jakby byli takimi, no nie wiem, elementami systemu. Czyli spotykamy się też drugi raz we wrześniu. Przy okazji, jak już, nie wiem, przekażesz mi książkę, ja ją przeczytam, bowiem Krzysztofie, porozmawiajmy znowu, tak jak... Nie, bo ja czuję. A, no to czekamy. Ona jest napisana już w tej chwili, nawet następna część. I też będzie tego samego wydawnictwa, czyli 5Y Promotion? To jest cały czas, jakby cały czas ten plan. Będzie ten kapłan, drugi, trzeci, jako czwarta książka, trzech gości w łódce plus wampir. Chciałbyś być ghostwriterem? Załóżmy, ja bym z tobą pogadał, mamy dobry przelot przez te jakiś czas, zanim włączyliśmy rekord, jak ja teraz jest włączony rekord, jakbym powiedział, ty słuchaj, ja na przykład zawsze, że mógłbym komuś podyktować, tak jak chyba Dostojewski, chyba idiotę podyktował swojej żonie, ile pamięć mnie nie myli. Czy komu, albo żonie, albo przyjacielowi, że podyktował. I to jest bardzo fajne, ale tego nie widziałem. Kiedyś mi się objął uszy. Ale to właśnie słyszałem, więc to trzeba zweryfikować. Jak mówię nieprawdę, piszcie w komentarzach. Nie kusiło cię, żeby tak być ghostwriterem na cały etat? Załóżmy, ja mam do ciebie przyszedł, mam kilka historii, ale nie mam umiejętności tego spisać. Po prostu spotkajmy się, ja ci będę mówił, a ty okej, ubiorę to ładnie, wtedy wiesz, jakoś podzielimy, albo
Albo ghostwrite na takiej zasadzie, że ty nie piszesz pod imieniem i nazwiskiem, tylko pod czyimś. Albo bo ty masz... Były takie propozycje, tak zestawiam, tylko... A jakby jakaś celebrytka, o, do ciebie uderzyła, panie, by tak ci do słowa powiedziała, panie, ja przeczytałam te pana książki, wciągnęłam się, napiszę panu o mnie, albo że ja napiszę swoją autobiografię, a pan to napisze. Albo celebryta. Przy całym szacunku chyba na razie nie jestem na to gotowy. Nie wiem jak w przyszłości, ale chyba nie. No bo tak, jest gabinet, w którym jakby leczę tych ludzi. Niestety między pacjentami piszę książkę i bardzo chciałbym więcej na to poświęcić czasu, ale trochę trudno. No też muszę z czegoś żyć, dopóki jakby tutaj, no bo ja żyłem kiedyś z pisania, ale to kiedyś, prawda, teraz wracam dopiero. Wcale nie tak łatwo pewnie, myślę, wrócić na rynek. No ta książka jest, nie wiem, kilka dni. No a oprócz tego w różnych tam, nie wiem, sklepach, Empikach i tak dalej jest 30 tysięcy innych tytułów. A wszyscy wchodzą, a Krzysztof Kotowski, dobra, to kupujemy tę książkę. No tak nie jest, prawda, tego tak nie. No tutaj, no to wiesz, z ręką na sercu, jakby dziękuję znakomicie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było takie proste. Trzeba po prostu ludzi jakoś tam przekonać. No wiesz, mnie kiedyś powiedziała taka pani prezes dużego wydawnictwa, wiesz co, Krzysztof, ja mam pełną piwnicę znakomitych książek. Bo taki jest polski rynek. Tutaj nie to, co jakby jest naprawdę dobre i wartościowe, tylko no to, co po pierwsze ma trochę szczęścia, po drugie ktoś postanowił, że w to zainwestuje i jakoś... To nie jest tak, to nie żyjmy taką legendą, że jak coś jest dobre, to od razu jest, wiesz, to są ci jakby wspaniale. Nie, no chciałbym, tu podałbym kilka tytułów, ale się trochę wstydzę. Jakie są najpopularniejsze jakby teraz tytuły polskie i czy to na pewno to jest jakby dobra literatura? Dobra literatura, to ja nie mówię o pruście, ja mówię o dobrej rozrywce, prawda? Tak. To ma spełniać rozrywkę. Ja byłem zaskoczony, jak wielokrotnie widziałem na półkach wielu moich koleżanek, kolegów właśnie pozycje typu, a ja powiem, ja się odważę, typu 365 dni, te wszystkie gówna, przepraszam. Ja to powiedziałem. Wszystkie te, wieszcie, pozycje w stylu właśnie chcemy wyobrazić sobie cudowną miłość z różnymi wątkami obcojęzycznymi, obcokrajowymi. Nie. Krzysztofie, ja czekam na twoją książkę. Czekam na wrzesień. Dziękuję za rozmowę. Bardzo się dobrze bawiłem. Były też wątki poważne, były humorystyczne. I ja się nie mogę doczekać, tak jak już powiedziałem, we wrześniu twojej książki. Wtedy się umówimy jesienią. Może już będziesz miał gabinet w Polsce. I ja się umówię na pierwszą wizytę. No, jakieś tam chyba plany takie będą, bo chciałbym też no, tak do tego kraju ojczystego, tak jakoś już tęsknię bardzo. Tak w pewnym momencie myślałem, że nie tego. Dziękuję wam wszystkim w ogóle bardzo. Kłaniam się wam nisko. Zachęcam, zabiorę ci na chwilę do tego, bo taki jest jakby mój obowiązek do tego, żeby no, przejrzeć, zobaczyć, dać szansę tej książce. Myślę, że dobrze się będziemy bawili. Przeczytać. Przejrzał. Nie, no tak, żeby... No, przeczytajcie i zobaczycie. Jak wam się spodoba, będę bardzo szczęśliwy. I już. I nie ma innego rozwiązania. Krzysztof Kotowski, pisarz, psychoterapeuta, człowiek wielu talentów, człowiek renesansu. Życzę, żebyś był kapłanem polskiej literatury. O, to będzie dobre nawiązanie. Dzięki. Hej.